Witam wszystkich. Dzisiaj będzie omówienie montażu. Montowanie zaczynam tak, że otwieram Shotcut'a. Jeśli mi się już otworzy, otwórz pliki. O tu mam ten projekt, czyli sobie zaznaczam z Shiftem całość. Wszystkie pliki, które chcę tu dzisiaj obrabiać, czytują mi się. Otwieramy sobie tą, wyświetl dodatkowe opcje. Zaznacz wszystko albo Ctrl Shift A. Add Selected to Timeline, czyli dodajemy wszystko na oś czasu i to nam się ładnie wszystko dodaje. 8 minut 40, możemy sobie tu wszystko obejrzeć już. Najpierw muszę wstępnie przesłuchać to i powycinać fragmenty. No, przesłuchuję kawałek. No i tak, tu mi nie pasuje ten początek na pewno, więc staję tu. Klawiszem i obcinam ten początek i już go nie ma. A jeżeli na przykład koniec obetniemy, to zamiast i to obcinam o i już mam ten końcówkę obciętą. No i tak ze wszystkim, no i tak lecę z tymi wszystkimi plikami. Jak już sobie tu poskładam, mam tu poskładane wszystko, to mogę sobie pousuwać te zbędne przestrzenie. Prawym przyciskiem, jak wezmę, to jest x usuń. Albo jeżeli stanę na to miejsce, to klawiatury x tak samo działa sobie puste miejsce, X. Przy czym musicie mieć tu włączone ripple or edit across, ten taki kółeczko, w kółeczku gwiazdka, żeby wam się to nie poprzesuwało wszystko inne na, bo wtedy przytrzymuje wszystkie ścieżki i usuwa tylko tą zbędną przestrzeń, o tak jak tu wam pokażę, usuń. I tu już mi nie rusza się nic. Jak, jak cofnę wezmę, ctrl z cofańka, o widzicie, tu jest pod tym jeżeli mam przytrzymane to ścieżkę, biorę usuń, to nic się tu nie rusza. W miejscu gdzie są te, te filmy główne dodaję sobie filtr, kompresor, żeby podwyższyć dźwięk. O, make up weźmiemy tam, chyba jak nagrywam to tam 8 biorę. Nawet, nawet chyba więcej tu damy, może 10, tak żeby sięgało do tych, do minus 5 mniej więcej. Czyli najpierw ogarnąć, nawet mo, można więcej, ale dobra, no zostawmy na razie 10. drugim jest levels i tu sobie też ustawimy levelsy, czyli podniesiemy trochę input black o 20 i zmniejszymy input white. Też o 20, czyli będzie 35. Nie, kontrast nie, bo wyzerujemy sobie kontrast. Out, to będzie takie za jasne. No te są niepotrzebne, te inputy tylko są ważne. Także te dwa filtry sobie ustawiam, żeby to, żeby już później nie zapominać. Gdy już mam powycinane, mogę sobie dodać w tej, w tej zakładce, w tych w trzech linijkach Dodaj ścieżkę wideo. Będę robił takie nakładki, takie przerówniki i jeszcze dodaj ścieżkę audio. Tu będę robił jakieś efekty dźwiękowe, ewentualnie podkład muzyczny. No to robię na oddzielnej ścieżce, czyli dodać drugie audio. I tak na jednej robię efekty dźwiękowe, tu na przykład, a tu będzie podkład audio. No to tu w podkładzie audio od razu mogę dać filtr. GainValue minus 20 na przykład, bo to na, cały, na całą ścieżkę to daje. Mogę ewentualnie ten filtr dać, czyli powielam ten filtr, kopiuję, Tu powielam i już jest gotowy na tej ścieżce. A mogę sobie teraz tak skopiować go, Ctrl C o w tym miejscu gdzie mam daje B. Dzięki temu chodzi nam tu gdzie trzeba. Nie rozpycha tej dalszej osi czasu, mimo że to jest zryplowany, całe wszystkie traki są. I tak samo tego blura tu skopiuję. Uczenie się. Uczenie się. Tylko tyle mi wystarczy, czyli tu obetniemy, o i tu skopiuję sobie field blur, czyli kopiuj. Tu sobie muszę wyciąć ten fragment z dołu, s i tu s. I tu sobie damy blur. I znowu jest taka sytuacja jak tam, i uczenie się. Tylko tu musimy, oczywiście, tekst zmienić. Tak, uczenie się. Damy trochę poniżej mnie. Tak, a ten tekst też może poniżej trochę. Tak, żeby ten tekst trochę był niżej, jednak mojej głowy, bo to lepiej jednak trochę wygląda. A tu w ogóle chyba nie będzie dźwięku, więc jakbyśmy sobie chcieli dźwięk wyłączyć, to o, biorę tym mute. Ale na razie nie wiem, co tu będzie. Jeszcze jakie dodatki, co tu będzie, więc na razie sobie to stawię. Tu daję subskrybuj, czyli biorę sobie znaleźć. Tu, tu mam w projektach zakładkę subskrybuj. Bo na przykład subskrybuj z dzwoneczkiem. Um, tu mogę sobie od razu nadpisać. Fix i mam subskrybuj. Z, zużyć tylko, że. No dobra, nas. Na sam koniec na razie wstawię, zobaczę, jaka to będzie końcówka, ale no, oczywiście muszę tu dać chromaki Simple. No i tu sobie wybrać. A no, dodała, kolor to chyba jest dobry, ale weźmiemy sobie z ekranu na wszelki wypadek i, 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 i sobie zrobimy taki bardziej taki lekko przezroczysty. Użyć, ale witam Państwa. Nie. Tu mam taki fragment. Od ogółu do szczegółu. Od ogółu do szczegółu. Tu walniemy taki napisik. Tekst. Ok. O, i tu w tym momencie. Od ogółu do szczegółu. Tu dam ten tekst. Tu sobie obcinam za długi ten tekst, ale pod spodem, żeby ten tekst był lepiej widoczny, zrobimy sobie blur. Blur. Blur box. Blur Box już nam się zbluruje. No i teraz ten napis fajnie widać. Oczywiście sobie go tu skasujemy. Skasujemy tę domyślną czcionkę. I trochę chyba trzeba pogrubić. Dobrze. No i inną czcionkę wezmę. Nie lubię tej... takiej domyślnej werdeny. No, jakąś tam sobie wybieramy, no i zatwierdzamy, ok, niech to będzie, Franklin Heavy, ok. I już mamy gotowe to. Teraz mamy taki tekst, Kiem. że od ogółu do szczegółu, ogarnąć cały. I dzięki do temu szczegółu. ten tekst jest lepiej tu widoczny. Dzięki temu zblurowaniu. Żeby było łatwiej zrobić to przejście, to wyłączam przeciąganie. O, nakładam sobie tak lekko jeden na drugi film lewym przyciskiem myszy no bo no i tu mam tu mam to przejście, więc sobie klikam teraz tak, biorę we właściwości tego fragmentu wtedy i tu sobie jakieś przejście zrobię, na przykład matrix, no bo, tylko o tu w ogóle źle bo mi rękę widać, czyli to będzie jakieś inne weźmiemy, o, snake vertical Chcieli uczyć. No bo cóż nam po szczegółach, jeżeli nie wiemy. Może być. No można jakiś filtr czy coś tu dać, nie wiem. Transform 360, śmieszny. No, bez przesady, może, ale o coś takiego właśnie. Chcieli tak. uczyć. No bo cóż nam. Nie, to za bardzo pojechałem teraz. Nie, wprowadza niepotrzebny zamek, więc zostawimy to. Chcieli uczyć. Jeżeli mam taką sytuację, że. Na temat zniechęcenia. No, tu mam blur, i temat... później wchodzi, a tu mam jakiś blur. No to tak, albo mogę go wykasować z tego, z tego momentu, albo po prostu odznaczyć sobie tym znaczkiem jako nieaktywny filtr. Na temat zniechęcenia. I wtedy już go nie mam, tak? A jak chcę, mogę sobie go zaznaczyć. Tu mam takie statyczne Witam obrazy, Państwa. bo kręciłem na, kamerce, najbolsz... e, kręciłem na kamerce takiej ustawionej. Więc, żeby wprowadzić jakiś ruch, to bierzemy po prostu size, position, then rotate. Na ten, na ten filmik i tu sobie wybiera, wybieramy jaki to będzie slide in to jest wejście z jakiejś tam strony, button to jest no, wejście y, od dołu, z lewej, z prawej z, z góry, ale my chcemy sobie ruch, więc to nie będzie slide, tylko to będzie slow, slow zoom slow, slow move up move, move up Slow Move Right, czyli taki ruch. Witam Państwa. Dzisiaj chciałem omówić najważniejszą no, widać, rzecz. Widać, że to się zmienia, ta, ta ramka się zmienia, że to czyli... się przesuwa. No, zoom Out weźmiemy sobie. No, on taki Dzisiaj jest chciałem omówić najważniejszą rzecz w życiu. I teraz tak, możemy sobie skopiować ten filtr i znowu dać do następnego. Taki do każdego filmu, filmu aplikuję sobie. Mogę wziąć na, na każdy film taki filtr i sobie po prostu później, jeżeli mi nie potrzebuje, dezaktywować ten filtr. W trakcie warto sobie czasami kliknąć Zapisz, bo jeżeli dajemy dużo filtrów, program nam zlaguje albo się wykrzaczy, więc robimy zapis. Zapisz to jakiś czas. Klikamy tu taką ikonkę i dzięki temu, nawet jak nam się później wykrzaczy, to możemy wrócić do jakiegoś momentu i sobie to odtworzyć. W celu filmu i skupienia lepszej uwagi widza, wybieram sobie jakieś takie pliki do urozmaicenia tego wideo. Taki. Obcinam ten plik i w innym miejscu obcinam O. Albo sobie lewym przyciskiem myszy przeciągam i już mam taki malutki pliczek, który wstawiam na oś czasu. Tu wstawiamy B. Wtedy nam się nic nie rozpycha, a a ten plik wchodzi po prostu na miejsce, tak jakby w pustą przestrzeń się wpasowuje, a cała struktura zostaje taka sama. Jak już mamy, no powiedzmy, że mamy już zrobiony cały projekt, mi tam wyszło 540, no jeszcze później oczywiście muszę posprawdzać i poprawki nanieść, no ale dobra, powiedzmy, że jest zrobiony, wezmę sobie ustawienia zaawansowane, żeby sprawdzić. No tu mi się wzięło, znaczy ja sprawdzałem to oczywiście wcześniej, ale to jest taki format plików, który ja miałem, nagrywałem z aparatu, czyli 1080p, 1920x1080, 25 klatek na sekundę. Tu ustawię sobie uśrednioną przepływność. I jak to sprawdzam? Biorę sobie ten mój projekt, który tu mam, biorę plik właściwości i, i patrzę w szczegółach, jaką on ma rozdzielczość, znaczy szybkość przesyłania danych, to jest 30 tysięcy, czyli 30 mega na sekundę. Takie średnio ma szybkość przesyłania. Tu co prawda ma 24 klatki, mógłbym tam zmienić, ale już nie będę tego zmieniać, bo żeby mi się tam coś nie posypało, więc no i jak wezmę tam inny plik, to podobną ma zawsze przepływność, czyli 30 i mega. No i taką sobie tu ustawię, możemy wziąć albo stałą wtedy, jeżeli mamy jednolite pliki, no to możemy nawet stałą wziąć. A jeżeli mamy takie różne, no to uśrednioną możemy wziąć, no to jest takie wygodniejsze. No i oczywiście tu muszę zmienić na, na tą, którą mam w pliku, żeby to była pełna jakość. Tu sobie biorę najlepszą, tu sobie biorę dobrą albo lepszą. Dobra, na razie dobrą, bo prawdopodobnie jeszcze będę raz... Renderował ten film po zrobieniu poprawek, no ale póki co renderuje. No i sobie tu nazywam. Prawdopodobnie jeszcze później będę poprawiał i coś tam jeszcze dodawał. Zresztą te przebitki zrobiłem takie w lapicu trochę. No i tu się już rendering robi, więc spotkacie, na razie nic wtedy nie ruszam. Aż poczekam, aż mi się to wyrenderuje. No i później mogę sobie tu najechać na to prawym przyciskiem i sprawdzić ten plik w określonym katalogu. Po eksporcie przy tej uśrednionej przepływności, przepływności uzyskujemy taki plik, gdzie 30 mega ponad, trochę i tu 30 megaponad, jeszcze rozmiar 123. Także dzięki za oglądanie tego filmiku. Do następnego razu, cześć. No i na koniec, nie wiem czy to już będzie koniec, ale chyba tak.